Siema, Hejos. Nie mogłem się powstrzymać. Biorę raptusa i zasuwam. Muszę paliwa nalać i poopowiadam wam trochę. Siema, siema. Paliwa nie mam. Jadę na stację. Lata raptus, naprawdę jest taka mega zajawka ten raptor. Każdemu polecam, to jest po prostu stan umysłu. No teraz za ciężarówką sobie pojadę. Jedź chłopie, bo przyjdzie mi pchać tego kłada. Przez miastownię trochę polecę. Paliwa mam zero. Nie wiem ile tutaj wejdzie litrów. Zobaczymy po ilości paliwa. Jeszcze sprawdzę, czy kasę wziąłem. Za free to tak nie dadzą tego paliwa. Wziąłem, dobra. Ale nie wiem ile. Czy sprawdzę ile wejdzie w bag, bo mam tylko 6 dych. Prawie 6 złotych. Czekajcie. 5 dyszek prawie. Ale nie mam, mogłem poczekać. Teraz muszę nalać za całe 6 dych. Dobra, wejdzie chyba. Co to jest raptem 1,5 litra? Nie, już nie wejdzie. Pełne 9 litrów. Ale żłopie, przed mechanikiem go dałem, trochę pojeździłem i... O, i się wężyk upieprzył mi. Niedobrze. Trzeba do kieszeni go schować. Dobra, idę zapłacić. Kluczyki biorę, bo jeszcze mi buchną. Czołem. Dobre. Dobry. Dzięki. Do widzenia. Raptor dostał jeść.
pasieka. Coś mi się zapaliła lampka, że się przygrzewa lekko. No sprawdzę kierunkowskazy. Elo. Czy tu mój kumpel jest? Czy go nie ma? No, do biura zapraszają, to idę. Kurde, ładnie tablica składana. Harley Davidson. Nie no, fajny. No stoją owiewki tutaj. Szkoda, że owiewki nie ma. Chociażby brzydko wyglądał z owiewką, ale szkoda, że owiewki nie ma. No nie wpadł. Ale już to już jest dołożone, bo to jak gmole. Kupiłem, to bez gmoli był. No, lepiej. Nie obije się, nie? No zobacz, co tu zrobili. O, widzisz, tu wgniot i tu wgniot. O, ja, same wgnioty. Od kierownicy. Panie Arku, po ilu latach pan sobie kupił ten motor? Co? Po 50. Po 50 latach. Nie jeździłem. 50 lat nie jeździłem. 50 lat nie ciągnie, miałem. Co? Ale ciągnie. Ja miałem MZ-kę ostatnią, ale to jednak to jest zupełnie inny motor. Inny. Ale teraz żeśmy z Maćkiem szukali w internecie, są takie MZ-ki, jak ja miałem. Ja sobie kupię na wiosnę. Są. Bo teraz przez zimę to mnie nie będę no trzymał. Nie. Ale na wiosnę kupię. No. Słuchaj, za dychę można kupić. Tak.
No. Ale podrożały, nie? To nie, już za grosze no się nie kupi. Za grosze. Już za 2000 już się nie kupi. Nie, nie, nie. Piękny. No i co mają piękny dobre w tej chwili motocykle? Drożeją. Tak, drożeją. No. Drożeją. No i się rodzina motocyklowa powiększa, no. To gratuluję, ja tak oficjalnie gratuluję. Super. Lecę. Piękny, piękny, naprawdę piękny. Podoba mi się. Takiego jeszcze nie widziałem. No to podjeźdź do Baćka, on na Slankowej. Nie, ja już będę leciał, bo jeszcze tam parę spraw mam do załatwienia. Ja tylko pojechałem nalać paliwa i was odwiedzić. Jarek, jak ty tak się znasz? Słuchaj, to mi powiedz. Jak na zimę będę go chciał schować, to akumulator wyjąć trzeba, nie? Ja bym wyciągnął. Tak. Ale doładowywać go czy nie? Czy tylko w ciepłym go postawić, czy, domu go, czy w garażu może... Doładować i go zostawić. Czy w garażu może stać sobie? W domu. Do akumulator. Domu. No. Ale naładować go? Bo motor tu do garażu. Tak. Akumulator wyciągnąć. Bo po co problem? Doładować, no zanieść do domu. I wszystko. Doładować z prostownika. Z prostownika. A to ma 6. 12. 12. Motocykle mają 12. Teraz już 12. Szóstki było, no. Teraz jest 12. No i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, no. Bardzo dobrze. Wszystkie ładowarki pasują. No. Dobra, to zawijam. Piecę. Super, naprawdę, cieszę się. No byłem koleżków odwiedzić. To teraz mogę spadać dalej. Na miastownię. Tak jak go mam w garażu i tak na niego patrzę, to tak się przyzwyczajam. Jak go nie mam, bo jest u mechanika, to jak go zobaczę, to po prostu jestem w szoku, że mam takiego układa. Zawsze marzyłem o układzie.